Witamy na spotkaniu. Dokładnie w tym miejscu odbywa się spotkanie czytelnicze. Oczywiście będziemy czytać bajkę Andersena i teraz powiemy, kogo tutaj mamy. Mamy tutaj leśniczego. Dzień dobry. Mamy tutaj... Przedstaw się. Batman. Mamy tutaj Batmana. Mamy tutaj... Dziewczyna Dina. Dobrze. I mamy tutaj też... Strudzonego wędrowca. Ja jestem dziewczynką z zapałkami. A tutaj jest... Bajarka, która przeczyta baśnie Hansa Christiana Andersena pod tytułem Księżniczka na ziarnku grochu. I wraz z tutaj zebranymi będziemy dyskutować na temat treści tej baśni. Czy jesteście gotowi? Tak. Tak. Więc zaczynamy. Ale najpierw napój. Skupka końca. Księżniczka na ziarnku grochu. Był sobie pewnego razu książę, który chciał się żenić z księżniczką. Ale to musiała być prawdziwa księżniczka. Jeździł więc po świecie, żeby znaleźć prawdziwą księżniczkę. Ale gdy tylko jakąś znalazł, okazywało się, że ma jakieś ale. Księżniczek było dużo, jednakże książę nigdy nie mógł zdobyć pewności, że to były prawdziwe księżniczki. Zawsze było tam coś zupełnie nie w porządku. Wrócił więc do domu i bardzo się martwił, bo tak ogromnie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczora była okropna pogoda. Błyskało, grzało, deszcz lał jak z cebra. Było strasznie. Nagle zapukał ktoś do bramy miasta i stary król wyszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże! Jakże wyglądała! Co uczyniły z niej deszcz i słota? Woda spływała z włosów i sukien. Wlewała się strumykiem do trzewiczków i wylewała się piętami. Ale dziewczynka powiedziała, że jest prawdziwą księżniczką. Zaraz się o tym przekonamy, pomyślała stara królowa, ale nie powiedziała ani słowa. Poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, a na spód łóżka położyła ziarnko grochu. Jakiej wielkości jest ziarnko grochu? Możecie wziąć do ręki. Jeszcze 20 puchowych pierzyn na tych materacach. Oczywiście na ziarnku grochu było najpierw 20 materaców, a na tych materacach 20 pierzyn. Na tym posłaniu miała spać księżniczka. Rano królowa zapytała ją, jak spędziła noc. Oj, bardzo źle, powiedziała księżniczka. Całą noc oka nie mogłam zmrużyć. Nie wiadomo, co tam było w tym łóżku. Musiałam leżeć na czymś twardym, bo mam całe ciało brązowe i niebieskie od sińców. To straszne, straszne. Wtedy mieli już pewność, że to była prawdziwa księżniczka. Skoro przez 20 materaców
i 20 puchowych pierzyn poczuła ziarnko grochu. Taką delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. Książę wziął ją za żonę, bo teraz był pewny, że to prawdziwa księżniczka. A ziarnko grochu oddano do muzeum, gdzie jeszcze teraz można je oglądać, o ile ktoś go nie zabrał. Widzicie? To była prawdziwa historia. No tak, bo jak ziarnko grochu jest w muzeum, to to jest prawdziwa historia. Ktoś jest w muzeum, to jest fakt, prawda? To się naprawdę wydarzy. Ciekawe, w jakim to muzeum, co? Musimy kiedyś wybrać i zobaczyć to ziarnko. Ono mogło się posrebrzyć przez tyle lat, albo pozłocić. Mogło. Jakieś patyny mogło nabrać. Myślę, że w Kopenhadze jest w muzeum. To wszystko jest w Kopenhadze, to jest muzeum, jeśli chodzi o bajki Andersena. Może być. Ja przez chwilę myślałam, że w Sewr, tam gdzie jest taki metr, że tak to jest. Aha. Muzeum Miar i Waki. To ziarnko grochu takie może nieduże, że... ale może rzeczywiście bardziej w Kopenhadze. Na pewno w Kopenhadze. Bardziej. Mnie też zaciekawił fakt, że księżniczka to ktoś, kto ma delikatną skórę. I że to takie było bardzo ważne dla tego księcia, żeby księżniczka miała delikatną skórę. I to mi się kojarzy z reklamami kremu. I Gillette. I właśnie się zastanawiam w takim razie, że to jest taka ogromna wartość, żeby mieć tą gładką skórę. A dla ciebie, Lidia, księżniczka to ktoś, kto to jest jaki? To jest ktoś, kto ma delikatną skórę i jest piękna. Jeszcze musiała być piękna. No tak, ale dlaczego księżniczki mają delikatną skórę? Jak myślisz, Batmanie? Dlaczego? Nie muszą. No w tej bazie jest to najważniejsze. Ale... nie zgadzasz się z tym? Księżniczki mogą być też takie niedelikatne, tylko stanowcze i w ogóle takie odważne. No tak, i mogą mieć grubą tą skórę i nie zależy od skóry, ale zależy od tego po prostu, czy jesteś córką króla, czy nie. To zależy. Ale też nie, bo na przykład Kopciuszek nie był córką króla, a została księżniczką. No to też. I to jest właśnie zasada. Ale był odważny Kopciuszek. Typowa zasada dla księżniczki. Tego ale księcia, to jest wszystko. Tak. Najważniejsze jest to, jaki gust ma książę. No tak. Bo jakby on chciał, żeby księżniczka jeździła na desce, o. albo grała na perce, to by szukał księżniczki, która ma takie ręce, które są idealne do grania na perce, albo takie nogi, które są idealne na desce. A jemu zależało na tym, żeby ona była gładka, bo być może on lubił sobie jeździć po podłodze drewnianej i nie chciał, żeby ona rysowała swoją szorstką skórą, na przykład tą podłogę. Albo lubił się ślizgać. Albo dziurawiła pościel. Chropowatymi piętami. O. Na przykład. Czyli, no tak. No. Czyli każdy inny człowiek i nie tylko zwierzę ma swoje zdanie na temat księżniczek. Jaka ona musi być, tak, żeby być prawdziwą księżniczką. Tak, ja też chciałam stwierdzić, że żeby utrzymać taką gładką skórę do śmierci, to właśnie później trzeba bardzo dużo inwestować w różne zabiegi na tą skórę. Dokładnie tak. I to nie tylko może być po prostu z tego, że ma tą gładką skórę, ale ona sobie zrobiła tą gładką skórę przez różne kremy, czy tym podobne. Maseczki. Ale tego też nie też wiemy. Nie wiemy. Tak. No może miała taką skórę od urodzenia, po matce. A może właśnie osłuchiwała księcia, żeby być taką...
może się nakremowała. W ogóle, tak. Ale z drugiej strony przyszła w ulewę. Gdyby była nakremowana, to ulewa i tak by wszystko rozpuściła. A może była w peresolu, czy miała jakąś płachtę nad sobą? Specjalną. No tak, no tak, ale nie... Niekoniecznie specjalną. Mogła to być jakaś... Zwykła derka. Ale to chciałam zauważyć, że jeszcze jest oprócz gładkiej skóry to, że ta skóra potrafiła wyczuć coś. Czyli miała taką mocno ubodźcowaną, unerwioną tą skórę. Tak, takie ziarenko wyczuła. Tak. To ona musiała mieć, cała być posiniaczona. No była właśnie cała posiniaczona. Ale jak już się wyspała na tym ziarnku grochu, czy tam się nie wyspała na tym ziarnku grochu i jak już miała siniaki, to za tydzień, jak jej zeszły te siniaki, i ona usiadła na przykład na takiej trawie, to też musiała mieć siniaki na tyłku. Od trawy. Ale na przykład jak wyszła w gradzie, w deszczu i w gradzie, to by miała też siniaki od gradu i od deszczu. Grad by mógł ją nawet zabić. Taka ciężka dola takiej księżniczki, z delikatną skórą. No. I nikt nie mógł jej mocniej złapać, ani dotknąć, bo od razu miała siniaka. Jak się bawiła w berka, to mogła mieć mnóstwo siniaków od zabawy zwykłej w berka nawet. A jak się uczyła na rolkach i się by wywaliła, no, to miała blizny. Taka mało zahartowana, można powiedzieć. Taka, można powiedzieć, na pierwszy rzut oka, że może też nie lubić pracy fizycznej. Że... Oj, na pewno, do łopaty się nie garnie. Chociaż w tej bajce nie dużo było jej charakterze. Nie wiemy w sumie, jaka była. Była miła po prostu. Tak. Spokojnie była miła, ale więcej nie wiemy. Tak. Jeszcze... Można przecież ciężko pracować, a myć się w kozim mleku i też jesteś gładka, prawda? Tak. Także na przykład doisz te kozy, ciężko pracujesz, chodzisz z kozami na pastwisko, potem się myjesz ich mleku i jesteś gładka mimo ciężkiej pracy fizycznej, prawda? Może tak być. Ale nie dostajesz siniaków od ziarnka grochu. Tak. A ty co, Lidka, myślisz? No, że... Nie dostaje się siniaków od ziarnka grochu, tylko czasem księżniczka może dostać. No tak. No właśnie. A chciałabyś być, Lidko, taką księżniczką? Czasem to bym chciała, no ale tak to nie wiem. A ty, Aniu, chciałabyś być księżniczką? Księżniczką może i tak, ale nie tak ubodźcowaną chyba mimo wszystko. Żeby każde ziarnko grochu nie przeszkadzało. No, chyba bym zrezygnowała. Ja bym chciał zostać księżniczką. A ty powiedz... A ty leśniczy? Ty leśniczy, powiedz, jak ty byś miał sobie szukać księżniczki, to jaka by ona musiała być? Musiałaby być twarda, jak skała, nieubodźcowana. Ale jak to jest przeprowadzić wtedy trzeba było? Trzeba było jej wymierzyć razy na grzbiet i sprawdzić, czy się pojawiają ślady, czy nie. Aha. I wtedy jak nie, to byłoby bardzo dobrze doświadczyło. A jak tak, no to... Ale jakby była taka twarda, to mogłoby się okazać, że ma serce jak skała. Nie, to jedno w parze nie musi iść ze sobą. No nie wiem. Skóra twarda, to i organy mogą być twarde, serce na przykład. Nie, to wtedy nie, bo najważniejsze jest serce. Dorota? Żeby była dobra. Żeby była dobra jest najważniejsza. Tak. No właśnie, ale trudno. Niech sobie ma te siniaki od tego grochu. Tak. Ale jak byłaby dobra, to wybaczyłbym jej i rzeczywiście bym jej posłał wtedy 5 poduszek, albo nawet 20. Ważne, żeby służbę traktowała sprawiedliwe i żeby krupnik im nalewała równo. Ale oczywiście. Leśniczko pomieszało się trochę. Leśniczki nie nalewają krupniku. Aha. No to ważne, żeby... Pomieszało się. Dobrze, no to chciałem... Ważne, żeby też... I dogadywała się z wilkiem. Z czerwonego kapturka. Bo to jest też najważniejsze, żeby żyć. Tu jest nasz wilk. Śpi. Niestety. I on nic na to. A ty, wilku, co myślisz? Myślisz, że ta księżniczka w porze może być. Tak, myślę, że
Dorotko, że to najważniejsze omówiliśmy. Mhm. Najważniejsze cechy księżniczki. Dobroć, dobroć i dobroć. Mhm. Żeby była dobra. W smaku. Ale... No to na przykład jak ja jestem dobra. Ja sprzedaję zapałki i w ogóle nic nie robię złego. No to ja powinnam być księżniczką. Musisz tylko znaleźć księcia. Książę! Piotrek! Ha! Cześć. Zobacz, mamy tu księżniczkę. Mamy tu księżniczkę. Co ty na to? Do widzenia. No właśnie, musisz znaleźć jako księżniczka i dziewczynka z zapałkami, która masz złote, kryształowe serce. Ale musisz ja na przykład... Musisz tylko trafić na swojego Piotrka. Ale może ty jesteś księżniczką. Na księcia. Może ty jesteś księżniczką. Tylko jeszcze nie przyjeżdżał tędy książę. Nie zatrzymał się. No właśnie. Nie przymierzył ci bucika. To nie zostało odkryte. Nie zatrzymał się na chwilę w nocy, na noc. Że na przykład jest ulewa wielka i... Ale... proszę Państwa, ja nie mam domu. Dom to... Tutaj jest mój dom. No cóż, ale ja mogę za mąż wziąć zapałkę. Mam tyle ich, ale zaraz je użyję pewnie. Mhm. Nic nie spalisz wszystkie zapałki i będzie klop zmurowany. Ale mogę wziąć za mąż spaloną zapałkę. Jaka ja jestem mądra. Bardzo. Dobra myśl. Bardzo. No i będziesz szczęśliwa. I najważniejsze, żebyś była szczęśliwa i dobra. I dobra. A nie tam, a że z zapałką spaloną, to trudno. Każdy mąż to mąż. Mało je, śpi od ściany. Tak, i mało miejsca zajmuje. Można go wsadzić w szklankę. Mało gada. Można sobie uczernić. Nie tylko w szklankę. Tak. Na przykład w kieszonkę też. Wszędzie możesz go ze sobą zabrać. No. I nawet za bilet nie płacisz podwójnie, tylko za swój bilet. Bo jego siup do kieszonki i za niego biletu nie kupujesz. No. I bilet lotniczy do Nowego Jorku kosztuje tylko dla ciebie, a nie za dwie osoby, prawda? Tak. I bagaż. I to mi się podoba, tak? Bierzcie ze mnie przykład. A ty, żeby zostać księżniczkami. A ty, dziewczyno Gina, jakiego mogłabyś mieć męża? Co myślisz? Spalona zapałka dla ciebie? Czy jakiś inny? Mogłabym mieć męża Gina. No tak. No oczywiście, bo to przecież twój chłopak. I go trzymać chyba w butelce. Też dobry pomysł. Też dobry pomysł, też oszczędnie. A wy, niewiasty, po 40, jakiego mogłybyś mieć męża? Takiego na przykład zrobionego z ziarenek grochu. Też oszczędnie. A też. Czyli nie ma rozrzutności. Albo właśnie to tak, ale ziarenek grochu to też byłoby ciekawe. Można by tak go spruć, wiecie, jak na przykład plansoletkę i też schować. A potem nawlec i byłby ten grochu. No. A ty? No takiego latawca. Latawca? Taki zbiewny, otwarty. Latawca, ja za latawcą. A ja też bym chciał jakiegoś męża. Takiego grubego. Ale ty księciem wtedy nie będziesz. Dlaczego? Dlatego, bo ty potrzebujesz księżniczki. O, zapomniałem. Ja bym jednak chciał księżniczkę. A moja księżniczka musiałaby wyglądać jak łodyżka. Być taka długa, szczupła, leciutka i na samej górze mieć kwiatek żółty z listkami. Ale by było... Miło. A dobra? No dobra, dobra. A co dobrego w łodyżce może być? Do zupy można ją dodać. Ale to wtedy zjesz własną... własną... Żonę na przykład. Nie, ja bym tylko ją włożył do zupy, a później wyjąłbym ją z zupy. Ona była taka dobra. Dla smaku. Dla smaku, bo ja mam dobry smak. I ona byłaby wtedy bardzo... I to jest dobra księżniczka.
I mogły się nosić i pyszna. Od marynarki. Na tak, tak. Z butonierce. Tylko po każdym wyjęciu z zupy trzeba ją trochę tak podrasować. Nie, dlaczego? Umyć. No to by się ją umyło. Zresztą ona sama by się myła, przecież to jest księżniczka. Duża dziewczyna. Dorosła. Oj, Batmanie, czemu ściągasz? Z mojego nakrycia. Czy mamy jeszcze jakąś jeszcze książkę? Jestem dobra i chcę być księżniczką. Oddam ci ten kapelusz. Yo. O, dziękuję serdecznie. I to jest dobre serce. I to jest dobre serce księżniczki. Moja burza włosów się odsłania. No nie. Kapelusz. Oddamy się? Czy ktoś jeszcze chce coś dodać? Tak, o, Nitka, masz coś do dodania, tak na podsumowanie tej bajeczki o księżniczce ziarnku grochu? Nie. Ja mam. Ja chcę zostać księżniczką. Więc poszanujcie mnie i dajcie mi zapałki, żebym mogła wreszcie je dawać, ale za darmo, bo jestem dobrą księżniczką. To do zobaczenia! Bye, bye! Pa, witamy was w drugiej baśni. Wlewle. Kolejny raz spotykamy tutaj się w takim gronie. No i zaczynajmy opowiadać. Pierwiosnek. Była mroźna zima i dął ostry wicher. Ale pod dachem było ciepło i zacisznie. Spoczywał tam kwiatek, ukryty w swojej cebulce głęboko pod ziemią i pod śniegiem. Pewnego dnia spadł deszcz. Krople dotarły poprzez śnieżną powłokę do ziemi, dotknęły cebulki i opowiadały o świecie pełnym blasku słonecznego. Wkrótce dotarł tam także promień słońca. Przedostał się przez śnieg aż do cebulki i ukuł ją. Chodź do mnie, powiedział kwiat. Nie mogę, odrzekł promień słońca. Jestem jeszcze zbyt osłabiony, by cię ogrzać. W lecie będę gorętszy. Kiedy będzie lato? Spytał kwiatek i powtarzał to pytanie za każdym razem, gdy docierał do niego promyk słońca. Ale do lata było jeszcze daleko. Wszędzie leżał śnieg. Co noc zamarzała woda w stawie. Jakże to długo, jak długo, powiedział kwiatek. Czuję, jak mnie coś swędzi. Chciałbym się wyprostować, wyciągnąć, otworzyć mój kielich i przywitać z latem. Och, tęsknię już do tych błogich czasów. Kwiat wyprężył się, wyprostował i napierał na cienką, zmiękczoną przez wodę skorupę, aż ją przebił i wyrósł spod śniegu. Miał jasnozielone pączki, zieloną łodygę i wąskie, mięsiste liście ochraniające te pączki. Śnieg go ziębił, a ogrzewał blask słońca. Każdym dniem cieplejszy. Wreszcie pojawiło się słońce o wiele gorętsze niż dotychczas i poczęło zmieniać grubość śnieżnej pokrywy. Witaj, witaj, śpiewał każdy promyk słońca i pieścił i całował kwiatek, aż ów otworzył się całkiem. Biały jak śnieg, pomalowany w zielone paski. Pochylił główkę, pełen radości i pokory. Prześliczny kwiat, mówiły promyki słońca, jaki świeży i delikatny,
Jesteś pierwszym, jesteś jedynym, jesteś naszym ukochaniem. Zwiastujesz lato, piękne lato, które zawita do wsi i miast, gdy cały śnieg się roztopi. Zimne wichury odlecą daleko, ciepło zapanuje i wszystko się zazieleni. Nie będziesz sam, wyrosną twoi towarzysze, bez, złoty deszcz i nareszcie róże, ale ty jesteś pierwszy, jesteś delikatny i śliczny. Było mu bardzo przyjemnie. Zdawać się mogło, że powietrze śpiewa i dzwoni, że promyki słońca przedostają się dygi. Rósł sobie ten kwiatuszek delikatny i kruchy, a jednocześnie mocny w swojej młodej krasie. Rósł w białej sukience z zielonymi wstęgami na chwałę lata. Ale do lata było jeszcze daleko. Chmury zakryły słońce, owiały go ostre wichury. Przyszedłeś trochę za wcześnie, kwiatku, mówiły wichury i deszcz. My tu jeszcze panujemy. Odczujesz naszą moc i ulegniesz jej. Mogłeś zostać jeszcze w domu, nie wychodzić na świat, bo przecież nie nadszedł twój czas. Było przeraźliwie zimno. Nadeszły dni pochmurne, pozbawione promyka słońca. Mały kwiatek zamarzłby doszczętnie, posiadał jednak więcej sił, niż mu się zdawało. Był silny radością i wiarą w nadejście lata, któremu zwiastowała jego głęboka tęsknota i potwierdzały gorące promienie słońca. Stał więc pełen ufności w białym stroju pośród białego śniegu, pochylając główkę pod uderzeniami ciężkich śniegowych płatków i pod lodowatymi podmuchami wichrów. Złamiemy cię, mówiły do kwiatka. Zwiędniesz, zmarzniesz. Czego tu szukasz na świecie? Po cóż dałeś się zmamić? Promień słońca cię zwiódł? Dobrze ci tak, ty pierwiosnku. Pierwiosnek, powtórzył kwiat pewnego zimnego poranka. Pierwiosnek, wołały dzieci, które przyszły do ogrodu. Patrzcie, wyrósł tam taki piękny, uroczy kwiatek, pierwszy, jedyny. Słowa te złagodziły niedolę kwiatka. Były jak ciepłe promienie słońca. Kwiat nie spostrzegł w swej radości, że został zerwany. Spoczywał w małej rączce, całowany przez dziecięce usteczka. Potem zabrano go do ciepłego pokoju, gdzie wszyscy patrzyli na niego serdecznie. Wsadzono go do wody, która go wzmocniła i ożywiła. Kwiat myślał, że to już wiosna. Córeczka pani domu, urocza mała dziewczynka, przystąpiła właśnie do konfirmacji. Miała ona kochanego małego przyjaciela, który także był konfirmowany, czytał Pismo Święte. Kwiat będzie moim pierwiosnkiem, powiedziała dziewczynka. Potem wzięła go i zawinęła w kawałek pachnącego papieru, zapisanego wierszami o kwiatach. Wiersze zaczynały się i kończyły pierwiosnkiem. Drogi przyjacielu, bądź pierwzimkiem, drażniła go, przesyłając pierwiosnek. Wszystko to zawierał wiersz, który włożono do koperty. Kwiat leżał w środku listu. Dookoła niego zalegały ciemności, jak wówczas, gdy leżał w cebulce. Kwiat pojechał daleko. Leżał w torbie listonosza, wygnieciony i spłaszczony. Nie było to wcale przyjemne, ale skończyło się.
Podróż się skończyła, list otworzono i kochany przyjaciel przeczytał go. Był taki zadowolony. Pocałował kwiat i włożył go wraz z wierszem do pudełka, gdzie leżało już więcej pięknych listów, ale bez kwiatków. Ten kwiatek był tu pierwszym, jedynym, jak mówiły promyki słońca. I ta myśl sprawiała mu przyjemność. Miał zresztą wiele czasu do rozmyślań. Myślał, a tu upływało lato, a tu upływała długa zima, a kiedy znowu przyszło lato, wyjęto go z pudełka. Ale młodzieniec wcale nie był wesoły. Z wściekłością schwycił papiery, wiersze tak rzucił, że kwiat upadł na ziemię. Był zwiędły i spłaszczony, ale to nie powód, żeby go rzucić na ziemię. Zawsze to jednak lepiej, niż znaleźć się w ogniu, który pożarł listy i wiersze. Cóż się takiego stało? To, co się często zdarza. Kwiat zwiódł młodzieńca. Był tylko żartem. Oszukała go dziewczyna, nie na żarty. Latem znalazła sobie innego przyjaciela. Rankiem słońce oświetliło mały, spłaszczony pierwiosnek. Wyglądał jak wymalowany na podłodze. Służąca, sprzątając pokój, podniosła go, włożyła do jednej z książek leżących na stole. Myślała, że wypadł na ziemię podczas sprzątania i porządkowania. I kwiat leżał znowu między wierszami, pomiędzy drukowanymi wierszami, które są wytworniejsze od pisanych. W każdym razie wydano na nie więcej pieniędzy. Upłynęło wiele lat. Książkę wyjęto z półki i otworzono. Były to piękne wiersze i pieśni duńskiego poety Ambrożego Stuba. Człowiek czytający książkę przewrócił kartkę. Leży tu pierwiosnek, powiedział. Ma to swoje znaczenie, że go do tej książki włożono. Biedny Ambroży Stóp. I on także był pierwiosnkiem, zwiastunem poezji. Zjawił się za wcześnie jak na swoje czasy. Dlatego spotkały go deszcze i ostre wichry. Musiał objeżdżać dwory na fioni, jak kwiat w szklanym naczyniu, jak kwiat w rymowanym liście. Pierwiosnek, zwiastun lata i zimy, dowcipniś i błazen. A przecież był on pierwszym, jedynym, pełnym młodzieńczej świeżości duńskim poetą. Spoczywaj w tej książce jako jej symbol, ty mój mały pierwiosnku. Po to cię tutaj włożono. I kwiatek znalazł się znowu w książce. Czuł się tym zaszczycony i cieszył się, że jest zakładką we wspaniałej książce z pieśniami i że ten, który pierwszy o nim pisał, był także zwiastunem lata. Także pojawił się w zimie i był pośmiewiskiem wszystkich. Kwiat rozumiał to na swój sposób, tak samo jak my rozumiemy wszystko na swój sposób. Oto jest baśń o pierwiosnku. O czym jest ta baśń? No. Dzieci. Ja mam swoją teorię. Mhm. Ja też. Mi się wydaje, że o tym, że ten pierwiosnek, mimo że został zerwany, to stał się w pewnym sensie nieśmiertelny. O, tak można powiedzieć. I
nie zginie, będzie w tej książce, będzie w pamięci, będzie nośnikiem tych wierszy. Mimo że zerwany, to jego życie będzie trwało dłużej niż takiego pierwiosna, który był zakwitł na wiosnę i by nie został. A mi się wydaje, że to jest o tym, że jak przychodzi coś nowego, to może zostać niezrozumiane i musi odczekać, minąć parę lat i wtedy ludzkość dorośnie do tego, że uzna tego kogoś za zrozumiałego. To jest ktoś, kto wyprzedził swoje czasy. Jak ten poeta. A to jest też może o znalezieniu bratniej duszy, że właśnie ludzie, którzy wyprzedzają swoje czasy, znajdują bratnią duszę nie wśród współziomków żyjących, ale właśnie w książkach, w przeszłości, w czymś, co było właśnie, w muzyce może jakieś, szukają przyjaciół, w postaciach właśnie literackich, no bo wyprzedzają teraźniejszość. Poza tym, czyli też on odnalazł, tak? Odnalazł bratnią duszę, też to jest takie fajne. Ale dopiero za jakiś czas. A też dla mnie to jest taka baśń o szukaniu tego, po co, takiego sedna swojego życia, takiej swojej misji życiowej. I jakby to on odnalazł pod wpływem swoich doświadczeń, bo w ogóle myślał, że jego misją jest lato, cieszyć się słońcem, a to zupełnie inna była ta jego misja. Właśnie być takim prekursorem. Być zapowiedzią, zwiastunem. Może młodzież. Może Diana coś powie. A może dziewczyna Gina, jak to z tym pierwiastkiem było? Co? No, że on po prostu chciał już wyjść ze skorupy, bo zauważył promienie, no ale jeszcze nie nadeszło lato, ani wiosna. Tak. No, i on chciał po prostu zobaczyć promienie, no i on po prostu się przebił, no bo myślał, że już jest akurat pora. No i on się przebił, a tam był już wiatr, a tam był jeszcze wiatr. No i nie było to, co myślał. Jak on się tam czuł wtedy, jak on ten wiatr spotkał? On się czuł źle. Źle się czuł. Ten wiatr był taki nie fajny był w ogóle, nie? On tak sobie wyszedł do słoneczka, to nagle coś go tak skłamsiło. To musiało być trudne tego pierwiosnka, prawda? No. A potem jakieś dziecko chyba go zerwało, jak tam było Batmanie. Co? Ktoś zerwał tego pierwiosnka? Listonosz zerwał. Słucham? Listonosz zerwał. Nie, w skrócie tak było. No bo listonosz gonił w torbie. Tak, jak on już był usłyszony w tym liście do ukochanego. I potem właśnie... Trafił do książki z powrotem. Tak. I ciekawe, jak tam w tej książce było temu pierwiastkowi? Może źle? Było mu trochę sucho. Było mu sucho. Teraz się zastanawiam też nad tym ziarnkiem grochu. Ziarnko grochu miało inną misję. Myślało, że wyrośnie z niego groszek, a trafiło do muzeum w Kopenhadze i było testem na księżniczkę. Też sami prekursorzy. Tak. I zostało takie zahibernowane to ziarenko. Słuchajcie, a może to ziarenko grochu za jakiś czas w tym muzeum wykiełkuje, nie wiadomo. Gdy nadejdzie właściwy czas, tak jak ta pierwiosnka na przykład. W sąsiedniej Szwecji robione są materace specjalnie takie, które mają na środku jedno ziarnko. Po co? To jest taka specjalna seria dla księżniczek, dla wymagających. Aha. Deluxe. Nie, ja myślę sobie, że to ziarenko za ile czasu może wykiełkować. Może. Tak. Tylko, że jeszcze nie nadszedł czas. Trzeba monitorować to muzeum za nim. Jakiś pęd może za jakiś czas tego ziarenka ruszyć. Może być. Kiedy właściwy poeta się narodzi. I ta opowieść będzie snuła się dalej.
Samo jak ta opowieść o pierwiastku. Tak, i dlatego ta właśnie o księżniczce się grochu jest tak krótka. Bo ona być może nie miała swój dalszy ciąg do pisania kiedyś. Tak. No. A może już? Może już się pisze. A my tego nie wiemy. Więc życzymy wszystkim przyjemnej lektury. Czekają na drugą część księżniczki o ziarnku grochu. A sądząc po pierwiosku, to być może ten poeta, który napisze drugą część ze Schwarzeneggerem, jeszcze się nie narodził. No właśnie, ja tak myślę. I czekamy. Te wszystkie baśnie są połączone. Tak, są tak, połączone. Są połączone, czyli zawsze to są tacy trendseterzy, to są niezrozumiani tak. Prekursorzy. Tak. Pani prowadząca, prosimy o słowo na rozesłanie. Na cztery strony świata. My dziękujemy za towarzystwo. My również. I miłego dnia. Dziękuję. Bye.